Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Tomek Szwajgierd, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dzisiaj, drodzy Państwo, porozmawiamy o Kaczyńskim, który chce pożreć lewicę. Idzie po tą lewicę, ma w jednej ręce kij, taki baseballowy, a w drugiej marchewkę. Marchewką to jest stanowisko w grupie PKN Orlen, w części aktywów przejmowanej grupy Lotos dla Zbigniewa Wróbla. Zbigniew Wróbel był dla PiS-u synonimem zaukładzionej Polski w latach rządów SLD, w latach 2001-2005. To Zbigniew Wróbel w 2002 roku został prezesem PKN Orlen w atmosferze skandalu, bo Urząd Ochrony Państwa, który wtedy w tym czasie zmieniał się szybko nazwę na Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zatrzymał na początku... I Agencja Wywiadu, bo się podzielił. Tak, znaczy rozdzielił się, tak. Zatrzymał ówczesnego prezesa z nadania akcji wyborczej Solidarność Andrzeja Modrzejewskiego, ponieważ były problemy z jego odwołaniem, ponieważ nie Daniel Obajtek był pierwszym człowiekiem, który wpadł na genialny pomysł, że można byłoby się uniezależnić od polityków. Tutaj długo by omawiać strategię głosowań i przekazywania akcjonariatów, które próbował zrealizować Andrzej Modrzejewski, aby pozostać na stanowisku prezesa. W każdym razie to zatrzymanie spełniło swoją rolę, uznane zresztą później za bezprawne. To już bardziej skomplikowane. Chodziło też o to, nie tylko o wymuszenie zmiany prezesa, ale także o to, aby Modrzejewski nie zdążył podpisać wieloletniego kontraktu na dostawę ropy do polskich rafinerii. Ten kontrakt podpisał właśnie nowy prezes wybrany. Ten sam kontrakt, ale kto inny podpisał? Zbigniew Wróbel. I to 2 lata później na temat tej całej historii przestraszony i zagrożony zatrzymaniem i zarzutami Wiesław Kaczmarek, były już wówczas minister skarbu, bardzo mocna figura na lewicy, bo potem ta lewica się rozpadała z SLD na socjaldemokrację. Ja Państwa nie będę tutaj zanudzał, szczególnie młodych ludzi. Byłby to wykład bardzo, to takie z gatunku żywoty insektów, mało pasjonujące. W każdym razie Kaczmarek udzielił Dominice Wielowiejskiej słynnego wywiadu, w którym zasugerował, że za zatrzymaniem Andrzeja Modrzejewskiego chodziło o łapówki, o to, kto je zgarnie i kto podpisze kontrakt. I te słowa w wywiadzie zagwarantowały prawdopodobnie bezpieczeństwo Kaczmarkowi, ale myślę, jak to ja to pamiętam, bo rozmawiałem wtedy z wieloma osobami, nawet byłem bardzo blisko tak zwanego epicentrum wydarzeń i wszyscy uważali, że Kaczmarek chciał ostrzec człowieka i go tak lekko klepnąć, a po prostu klepnął tak, że po prostu wywrócił stoliki i wszystko się po prostu poprzewracało jak na slapstickowej komedii. No w każdym razie zrobiła się gigantyczna awantura, powstała Komisja Śledcza do spraw PKN Orlen, która, drodzy Państwo, dała nam pierwszy rząd PiS-u, niestety, i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To wszystko zawdzięczamy Komisji Śledczej do spraw PKN Orlen, która odsłoniła te patologie wszystkie właśnie kapitalizmu politycznego, tego jak tam się uwłaszczano na Orlenie. A proszę mi wierzyć, drodzy Państwo, że to było nic w porównaniu do tego, co robi Jarosław Kaczyński i Daniel Obajtek. To jest, drodzy Państwo, daleko to w ogóle, ja myślę, że Zbigniew Wróbel to wchodząc do tej spółki w tej chwili, to ma wrażenie, że on był bardzo umiarkowanym człowiekiem. Ale modus operandi było takie samo jak teraz z węglem, prawda? To tak. To było wiele rzeczy, to drodzy Państwo, musielibyśmy naprawdę długo opowiadać, ale chodzi o to, że Zbigniew Wróbel to jest przyjaciel Aleksandra Kwaśniewskiego, człowiek, który był za pan brat z Janem Kulczykiem, bratłata, sympatyczny człowiek,
dobrze żyjący ze wszystkimi, znający język angielski. Drodzy Państwo, no po prostu taki człowiek, to taki, można powiedzieć, w PiSie takich ludzi nie ma. I po co go nagle, po co on Obajtkowi? No to, drodzy Państwo, tłumaczę. PiS potrzebuje, PiS już wie o tym, że nie wygra wyborów i kleci, próbuje klecić przyszłych sojuszników. Skądś ich musi wziąć? Czyli ich pada na lewicę. Dlaczego na lewicę? Dlatego, że oni mają gigantyczne haki na polityków lewicowych. I zacznę od początku. W 2007 roku, w czerwcu, kiedy na finiszu władzy dochodziło do przekazania, no czy już było wiadomo, że to, czy to jeszcze wtedy nie było wiadomo, że będą wybory, bo to w lipcu tam się wtedy zrobiło ten kociołkwik, doszło do przekazania Polsce przez Szwajcarię kont, tak zwanych szwajcarskich kont polskich polityków i ważnych ludzi życia publicznego. I tam najwięcej było polityków lewicy, drodzy Państwo. Ja napisałem artykuł w 2015 roku, w którym ujawniłem, że największe konto należało do Jacka Piechoty i było tam ponad 11 milionów franków szwajcarskich. Jacek Piechota zaprzeczył, nie odniósł się do tych informacji. Co było ciekawe, żadna z prokurator, do której byłem, zadawałem pytania, co wyście zrobili z tymi kontami, nie chciała mi odpowiedzieć. Drodzy Państwo, było po prostu przesyłanie pytań z jednej prokuratury do drugiej. Żadna nie chciała powiedzieć, gdzie są te kwity. I to było to, że już w 2007 roku Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro myśleli przyszłościowo. Oni uważali, że trzeba trzymać kwity na lewicę, gdyby trzeba się było z lewicą dogadywać, zawierać po wyborach z nią koalicję. Bo w 2007 roku Jarosławowi Kaczyńskiemu rozbiła się koalicja z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. A koalicjanci, no to wyszli, drodzy Państwo, jak oblubieniec z koalicji z Modliszką. Czyli Jarosław Kaczyński po prostu niemalże dosłownie pożar swoich, przynajmniej w sensie politycznym, zeżar swoich koalicjantów, czyli zabrał im elektorat. Więc, drodzy Państwo, no, to sprawiło, że Jarosław poszedł na 8 lat w odstawkę. No więc teraz, drodzy Państwo, on już jeszcze myśli, że może by się udało zebrać jakiś rząd koalicyjny, ale tu potrzeba kogoś i potrzeba też przede wszystkim tego, żeby opozycja nie poszła w jednej liście. I to jest, drodzy Państwo, marchewka. Marchewkę reprezentuje Zbigniew Wróbel ze swoimi kontaktami. To jest były prominentny człowiek Stowarzyszenia Ordynacka na początku XXI wieku. Ordynacka to byli dawni działacze Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, tych wszystkich tam organizacji, bardzo łebscy faceci, wszyscy, to zupełnie przeciwieństwo PiS-u, po prostu obrotowi, inteligentni, wykształceni, z gigantycznym poczuciem humoru w większości wypadku, kompetentni i oni założyli sobie taki klub, drodzy Państwo, gdzie praktycznie co stolik to po prostu byli ludzie, no to była po prostu tytaniczna siła w gospodarce, w biznesie, w układach, po prostu byli w stanie robić wiele rzeczy. Padli ofiarą słynnego konfliktu, kiedy lewica zgarnęła wszystko w 2001 roku. Miała prezydenta, miała rząd. To, drodzy Państwo, pobiło się dwóch silnych facetów. Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski. I, drodzy Państwo, obaj, można powiedzieć, walczyli twardo i mocno. I walczyli tak twardo i mocno, że obaj ustali na nogach, tylko że byli tak słabi, że wypromowali do władzy Jarosława Kaczyńskiego, który to wykorzystał. I SLD tak naprawdę, drodzy Państwo, od tych 17 lat, od kiedy oddali władzę w 2005 roku, oni się jeszcze nie pozbierali po wojnie Kwaśniewski kontra Miller. I teraz ten gest w kierunku dawnej ekipy rządzącej, to jest, drodzy Państwo, gest w kierunku ludzi, którzy wciąż mają wpływy na lewicy. To jest też asekuracja przed tym, co próbuje zrobić Leszek Miller w imieniu demokratycznej opozycji, ponieważ Leszek Miller zaczyna zbierać te głosy i on to robi z bardzo konkretnym planem. Połączenia oczywiście pod blok demokratyczny z Donaldem Tuskiem. Tak.
Co będzie teraz robił Jarosław Kaczyński? No będzie próbował wciągać tych ludzi. I to jest marchewka, ale jest też kij, drodzy państwo. Kij widzimy na grzbiecie Grzegorza Napieralskiego. Były szef SLD, 48-letni Grzegorz Napieralski, został zaatakowany przez Zbigniewa Ziobrę tymi słynnymi zeznaniami Marcina W., gdzie tam on tam wymieniony został jako taki pożyczający pieniądze Napieralskiemu plus jakieś tam wpłaty. Wszyscy byli utajnieni, niby oczywiście, bo chwilę później jak tam utajniono Michała Tuska do słów, do inicjałów MT, to oczywiście zaraz tam jakieś pisowskie propagandowe portaliki oczywiście doniosły, kto się ukrywa tam pod tymi, że zeznaniami Marcina W. No i drodzy państwo, chwilę później Super Express, który no niestety często robi za, bardzo często i niestety za często robi za słup ogłoszeniowy tej władzy, wypuścił materiał o tym, że Marcin W. wpłacił na fundację żony Napieralskiego dwie kwoty, przynajmniej dwie kwoty, tak to zostało podane, 10 tysięcy i 13 tysięcy złotych. I to miało uwiarygadniać te jego twierdzenia, jakoby Napieralski coś mu tam załatwiał. Konkretnie chodziło o to, żeby mu zdjąć z ogona jakąś posłankę, która się czepiała sposobu funkcjonowania składów węgla, których założycielem, a później współudziałowcem był Marcin W. Miał dwóch innych wspólników, w tym Marka Falentę. No i to, drodzy państwo, dochodzimy właśnie do setna. To bibatorzenie Napieralskiego potem szybko pokazano, że użyto przeciwko niemu Pegasusa, czyli tej super broni do zwalczania terrorystów, czyli krótko mówiąc, obdarto go z prywatności, ponagrywano wiele rzeczy na niego, dano mu do zrozumienia, że pewnie również kompromitujących, obyczajowych, rodzinnych. Drodzy państwo, no to nie ma, drodzy państwo, no to jest, wyobraźcie sobie, że żyjecie po prostu 24 godziny na dobę i macie po drugiej stronie, w domu macie, tam gdzie macie telefon, tam macie wąsika, no, który sapie na drugiej linii, po prostu, no, na drugiej końcu. Nawet. Na drugiej końcówce po prostu słuchając, oglądając, może jeszcze w czasie rzeczywistym, bo takie hobby ma. No więc tutaj jest ta historia, to jest ewidentne pogrożenie. Czyli macie scenariusz. Jeszcze teraz potem Nisztor, współpracownik CBA do 2018 roku, Tomek pomagał zwerbować. Oczywiście, drodzy państwo, nie, współpracownik nie taki pełny jako TW, to wyjaśniam, bo już tłumaczyliśmy parę razy, tylko jako osoba udzielająca pomocy, bo służby tak to zrobiły, żeby nie musieć mieć zgody premiera na nagrywanie takich relacji. Ale wracam do tego. No więc Nisztor pośpieszył z wyjaśnieniem, że nazwisko Napieralskiego pojawiało się w sprawie dwóch ludzi oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Chin i to dlatego mu założono Pegasusa. Więc tutaj można powiedzieć, że Piotrek wrócił do roli bycia rzecznikiem nieformalnym CBA, czyli zaczynają używać go po prostu jako słupa ogłoszeniowego, że my tam byliśmy nie tylko z uwagi na te zeznania, tam wyjaśnienia tego Marcina W., ale też z uwagi na podejrzenie o szpiegostwo. No więc drodzy państwo, to wszystko tutaj nam kończąc, ja oddając ci głos, Tomku, zwracam po prostu państwu uwagę, mamy wielką ofensywę Jarosława na lewicę. Intencją Jarosława jest niedopuszczenie do tego, żeby lewica zblatowała się w jakikolwiek sposób, bo lewica słabnie. Od momentu, kiedy Donald Tusk wyraźnie stanął za pełnym prawem do aborcji dla kobiet, wyrazistość lewicy padła, bo drodzy państwo, prawda jest taka, że lewica po prostu jest krwiodawcą, ponieważ program lewicowy gospodarczy zabrał im Kaczyński, a teraz im lewicę światopoglądową zabrał Tusk. I w zasadzie nie wiadomo, drodzy państwo, po co należy głosować na Zandberga czas tego. No bo po co, drodzy państwo? Tomku. Co oni chcą z tym Zandbergiem Czarzastym zrobić? Bo przecież jak Czarzasty, Zandberg i Biedroń wystartują sami, to coraz poważniej grozi im bycie pod progiem. Zgadza się. Szanowni Państwo, tutaj musimy wspomnieć o jeszcze jednym z tych tej marchewki, która przerodziła się w kij bejsbolowy.
Są to fundusze wypłacane w ramach tarczy antykowidowych. Tutaj ludzie Kaczyńskiego z premedytacją wspomogli wielu ludzi z lewicy i firmy oraz rodziny ludzi związanych z lewicą. I tutaj siedzą na tych materiałach i czasami tam wypuszczają kawałki, no między innymi nasz ulubiony pan Emilia Kamińska wypuszcza te kawałki, kto ile dostał w ramach pomocy tarczy przeciwko covidowej. Także, szanowni państwo, to jest ta kolejna marchewka i przy okazji kij baseballowy. Tutaj, jeżeli chodzi o te współdziałanie, rzekome współdziałanie Grzegorza Napieralskiego z tym chińskim oficerem wywiadu i jednym z oficerów ABW. Oskarżonym na razie. Tak, oskarżonym na razie, tak, oczywiście. To, szanowni państwo, tutaj dalej jest typowa praca służb specjalnych. Pokazuje się części ludzi, bo tutaj tych ludzi było naprawdę bardzo dużo zamieszanych w te rzeczy. No to funkcjonowało. Nie przesądzamy o tym, czy rzeczywiście tam jakieś podstawy są do tego, żeby byli skazani, czy nie. Ale no już nawet no, ten nasz słynny Pietia już powiedział, no jak mogli mu nie założyć Pegasusa. Pomijam to, że jest idiotą, bo nie rozumie, że u nas nie, legalnie nie można nikomu założyć Pegasusa, bo to nie funkcjonuje w naszym systemie prawnym. I to już tutaj robię bardzo poważny problem, no, ale no, Piotrek to jest Piotrek. Także, szanowni państwo, tutaj biorąc również pana Zbigniewa Wrugla do gry, pokazano jedno. Zobaczcie, my możemy naprawdę rozmawiać ze wszystkim. A poza tym, skoro tacy ludzie zgadzają się z nami rozmawiać, to wiecie, ile oni na was mają informacji. To wiecie, ile oni na was mają rzeczy. Część to jest tak, jak tak typowo, jak służby pracują, że czasami wiedzą mniej, a udają, że wiedzą więcej, ale nawet tacy ludzie, których ma wąsik, no jednak potrafią coś z tego poskładać i tutaj ta agentura rzeczywiście może bardzo poważnie zagrażać no, karierom dużej części zgromadzonej wokół lewicy. Także, szanowni państwo, tutaj Jarosław Kaczyński przygotował się do tego. My już mówiliśmy, co należy zrobić. Należy po prostu szantażowi się nie można poddawać. To jest podstawowa sprawa. Mało tego, należy ujawniać ludzi, którzy szantażują. Szantażują. To jest już takie... To jest, drodzy państwo, najprostszy, najkrótszy sposób. Ja wszystkim zawsze powtarzam historyjkę, może nieprawdziwą, może prawdziwą, jak właśnie miał być szantażowany polski pisarz Stanisław Kat Mackiewicz zdjęciami. Taka anegdota właśnie jest opowiadana przez oficera Służby Bezpieczeństwa. Pokazać miano mu zdjęcia z kochanką, no i miał odpowiedzieć, że poprosi o dwa komplety zdjęć. No dlaczego dwa? No bo jeden dla żony, a drugi dla Wańkowicza, bo chodzi po mieście, powiada, że mi nie staje. To, drodzy państwo, sytuacja była z jednym. Michor Wańkowicz, świetny polski pisarz, też, drodzy państwo, był taki moment, że też mu jakieś tam areszty zaczęły grozić, bo władza w tym momencie straciła cierpliwość do krytyki nawet konstruktywnej i umiarkowanej. Zupełnie jak z Jarosławem Kaczyńskim, drodzy państwo. No, im dłużej my to nadajemy, tym on bardziej traci do nas cierpliwość. No. Natomiast
Panie Jarosławie, jest taki funkcjonariusz, nazywa się Artur Chodziński. Powinien pan go wezwać. On panu powie, jak należy z nami postąpić, bo on mówi, że należy z nami twardo pojechać, zamknąć, wywlec, zmazać nam z twarzy. I więc on na pewno, panie Jarosławie, to jest ten właściwy człowiek. To, że on ma tam jakieś takie drobne problemy, za które będzie... Pana broni na Twitterze, przecież on wynajduje różnych ludzi. To swoją drogą, drodzy państwo, to też musimy powiedzieć, bo myśmy się ustaliliśmy z Tomkiem metodami operacyjnymi pracy. Znaczy on sam się broni, bo mają problem. No bo on został zdemaskowany, że jako Emilia Kamińska. Kamińska, no bo, drodzy państwo, Kamiński to jest... Hołd do tego niedużego, leżącego często szefa. Tak. No więc tak. W każdym razie, drodzy państwo, on... Ja to imię bliskie sercu, tak powiemy, żeby to już nie... No więc w każdym razie on tłumaczy się, że on prowadzi teraz właśnie takie, jako funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wyszukuje ludzi, którzy dybią na życie, drodzy państwo, Jarosław. Krucjatę taką robi po prostu. Ale drodzy państwo, zobaczcie jak ten system Jarosława Kaczyńskiego działa, że Centralne Biuro Antykorupcyjne po prostu, każdy czuje tą werwę, żeby się zajmować bezpieczeństwem prezesa. Ale drodzy państwo, dobra, to żarty na bok. Natomiast w tej grze, którą tutaj zapoczątkowali, no, oni ewidentnie próbują pacyfikować. No, chyba, Tomku, tutaj chyba najpoważniejszą rzeczą, bo ja powiem ci szczerze, jeszcze nie zdekodowałem, nie wiem jak twoje wiewiórki, ale wydaje mi się, że jemu chodzi o to, żeby przede wszystkim nie dopuścić do powstania jednej listy opozycji. To jest kluczowe. Jedna lista opozycji. Tak. Pytanie jest takie, drodzy państwo, czy przypadkiem Czarzasty nie zrozumie, że to grozi mu w ogóle nie wejściem do parlamentu, bo w najnowszym badaniu, drodzy państwo, Social Changes, które się pojawiło dzisiaj, to jest taka sondażownia, drodzy państwo, przepraszam, nie Social Changes, tylko Political Changes. Social Changes to pisowska. A Political Changes to jest nowa sondażownia, która jako jedyna przewidziała, że w wyborach w Rudzie Śląskiej kandydat PiS nie wejdzie do drugiej tury, chociaż inne sondażownie mówiły, że wygra pierwszą turę. No więc, drodzy państwo, w najnowszym sondażu Lewica traci prawie 2 punkty procentowe i jest pod progiem z wynikiem 4,9%. No i to, drodzy państwo, to jest między innymi też rachunek za romansowanie z PiS-em, bo tych romansów jest więcej. Ja tylko jeszcze też jedną rzecz przypomnę. Włodzimierz Czarzasty zbanował mnie na Twitterze, to jest ten taki portalik śmieszny, na którym, który kupił ostatnio Elon Musk i to się może, drodzy państwo, to może być najdroższe, ciekawym, czy można zepsuć zabawkę za 44 miliardy dolarów, ale mam dziwne wrażenie, drodzy państwo, że to może być ciekawy najbliższy rok. W każdym razie to jest takie miejsce, w którym służby, dziennikarze, biznesmeni, politycy, czasami w różnych wersjach, czasami w paru osobach jednocześnie, okładają się wzajemnie i uważają, że kogoś to interesuje. I w każdym razie na tym portaliku mnie zbanował Włodzimierz Czarzasty, a zbanował mnie dlatego, że przypominałem mu, że w 2009 roku Czarzasty wszedł w bliski sojusz z Jarosławem Kaczyńskim, który, muszę przyznać, w który ja nie wierzyłem, ale ja byłem młodym, naiwnym człowiekiem wtedy, bo uważałem, że jednak różnice ideologiczne są zbyt duże. I, drodzy państwo, muszę przyznać, że no, mając 30 lat niewiele rozumiałem z polityki, bo okazuje się, że po prostu różnice polityczne to jest nic, drodzy państwo, no, ale kasa ma się zgadzać. No więc kasa się zgadzała i Czarzasty się dogadał z Jarosławem Kaczyńskim i weszli w ten sojusz i przez rok rządzili razem telewizją publiczną. Czarzasty dostał drugi program telewizji i większy udział w Info, plus dostał program drugi, no i właśnie tam dostał Panoramę jeszcze jako program informacyjny. Kaczyński dostał TVP1, plus dostał Teleexpress i Wiadomości, no i też jakiś udział w TVP Info, no i potem jeszcze oczywiście podzielili produkcje filmowe, czyli no i tam jeszcze oczywiście jakoś tam Polskie Radio podzielili. I tak sobie weszli w sojusz, więc to są ludzie, którzy się raz dogadali.
Więc, drodzy Państwo, to trzeba pamiętać o tym. Jarosław Kaczyński, Janku, Szanowni Państwo, Jarosław Kaczyński robi jeszcze jedną rzecz, jak zwykle na swoim kierunku. To znaczy Jarosław Kaczyński, pokazując to, że można, jak to się już mówi, odkurzyć pana wróbla, idzie również w kierunku starych służb. Idzie w tej chwili, mają taką na słabą, taką grę dezintegracyjną, próbującą odwrócić pana generała Krzysztofa Bondaryka, pozdrawiam pana generała, przeciwko Donaldowi Tuskowi. Tutaj, że generała Bondaryka Tusk kazał wyrzucić w 2013 roku i takie wszystkie historie, to zupełnie inaczej wyglądało. Generał Krzysztof Bondaryk, zwróćcie państwo uwagę, że rzeczywiście założył naprawdę bardzo ważną służbę kryptograficzną, tak to można powiedzieć. Tutaj nie było mowy o żadnym wyrzucaniu czy jakichś innych historiach. To trzeba naprawdę wiedzieć, jak to wyglądało. Natomiast Jarosław Kaczyński robi to dla siebie. Dlaczego robi to dla siebie? Jarosław Kaczyński boi się, no, że kiedyś zobaczy te swoje wszystkie materiały, których by zobaczyć nie chciał. Te, które między innymi... Ja nic nie sugeruję, ale jak ty powiedziałeś o Krzysztofie Bondaryku, to mi się przypomniały artykuły, zapewne kłamliwe, na temat Krzysztofa Bondaryka, że miał kopię Hiacynta i tego, były takie teksty w latach 90. Hiacynt, drodzy państwo, to była operacja Służby Bezpieczeństwa, kontynuowana niestety również za wolnej Polski, która polegała na spisywaniu ludzi, prowadzeniu ewidencji ludzi z powodu ich orientacji, czyli seksualnych. I te akta, drodzy państwo, do dzisiaj stanowią wybuchową broń, bo dotyczą ludzi, którzy wtedy mieli 20, nawet czasami byli nastolatkami, 30, 40 lat. Dzisiaj mają, drodzy państwo, pod 70, 60, 50. No i nie wszyscy z nich są identyfikowani jako geje. I dla niektórych tego typu ujawnienie po prostu, no chociażby dla Jarosława Kaczyńskiego, który cały czas... Jarosławowi Kaczyńskiemu spędza między innymi sens powiek, bo jeszcze na początku lat 90. funkcjonowała w Komendzie Stołecznej Policji taka sekcja zajmująca się właśnie tą sferą obyczajową i seksualną. Tu w większości chodziło o walkę z nierządem, ale tam to wszystko było, tam były takie dwie słynne panie, pan Rosław teraz usłyszy, będzie wiedział, pani Grażynka, pani Janeczka, starzy funkcjonariusze wiedzą, te panie rzeczywiście środowisko znały rewelacyjnie i funkcjonariusze, którzy tam też funkcjonowali. Tak. Była też taka specjalna sekcja kieszonkowa milicji już wtedy policji. I ta sekcja kieszonkowa miała dużo ciekawych materiałów, bo ona pracowała między innymi na dworcach. Pracowała na dworcach i miała swoją agenturę. A u kogo miała agenturę? No miała między innymi agenturę u ludzi, którzy tam bywali. Bywali. Tak, u tych, no kieszonkowcy, no przecież po prostu dzielili sobie te łupy szybko w toaletach, w różnych innych miejscach, ale to już, panie Jarosławie, za dużo panu ludzie mówili, to już tylko tak, żeby wieczorem ciśnienie, żeby było fajnie, niż trzeba było kawy. To Tomku, to akurat jest przed południem. A przed południem, no to przepraszam bardzo. Także to żeby było... Nie ma żadnej tajemnicy, to... Mówią konkretnie. Wiadomo, że nagrywamy w nocy, no. To mówimy o konkretach. No to konkrety, no to mówimy o konkretach. No. Tak. No wiem oczywiście, że była ta taka szybka ścieżka kariery jednego z później bardzo wysokich funkcjonariuszy CBA. Funkcjonariuszy CBA, który był komendantem na dworcu centralnym. No później jeden z ułaskawionych oczywiście przez pana prezydenta Dudę. To wszystko są bardzo ciekawe wątki. Panie Jarosławie, nie o tym teraz mówimy, chociaż tutaj tą część, bo to, jak to powiedziało Wiewiórki, że Jarosław poszedł na łowy. Pan poszedł na łowy, to pan poszedł na łowy w kierunku lewicy również w swojej sprawie. Ale to już. Panie Jarosławie, spokojnie, wszystko się wyjaśni. Miejmy nadzieję, że przynajmniej może trochę pana opanuje, bo pan ostatnio naprawdę bardzo tych
ludzi ze społeczności LGBT poniża, zachowuje się pan ohydnie. To bardzo, bardzo utrudnia. Niech pan się uspokoi, naprawdę. Bardzo, niech pan... utrudnia, bardzo utrudnia to płaszczyznę porozumienia z... Ty, prawda? No, z panem Biedroniem. Ale tak. Widzisz, ale ja tutaj akurat mam, wiesz, bo najbardziej mnie tutaj właśnie cały czas mnie, drodzy państwo, akurat tutaj mam żal, między innymi do ludzi typu Robert Biedroń, którzy mogą, bo to jest kwestia nie tylko Jarosława Kaczyńskiego, to jest kwestia naprawdę, tak jak mówiliśmy, olbrzymiej nadreprezentacji tego środowiska w PiS-ie. I co jakiś czas się pojawiały takie groźby i też nawet u samego Biedronia. Oj, panowie, tam tego, tylko że nagle nic z tego nizowego oni zaczynają takie rzeczy tolerować. Ja mam wrażenie właśnie, że niestety im się, oni uważają, że im się to opłaca, że jedni bronią, drudzy szczują i gramy te sobie taki mecz, a tego nie powinno być po prostu w polityce. No gracie ludźmi, gracie. No i tak dlatego, czy tym bardziej, że ludzie, że prawdziwi ludzie dostają potem właśnie nożem, tak jak było w lutym 2020. Z młodymi ludźmi. Zobaczcie, to, ile samobójstw jest młodych ludzi. To są właśnie, bo to jeszcze niestety promieniuje nie tylko na duże miasta, gdzie jeszcze od biedy nie jest źle, aczkolwiek to różnie bywa, bo to na przykład to co wspominałem, to był atak nożem na jakąś parę ludzi trzymającą się za ręce, parę mężczyzn. To był atak jednak w Warszawie, więc tu mamy do czynienia mimo wszystko jednak z rzeczami, które trzeba ukrócić i ja powiem szczerze, mam z tego nawet odrobinę, ja myślę, że Jarosław Kaczyński po prostu nie wpadł na to, że można po prostu wziąć i go po prostu przywoływać do porządku w ten sposób, bo jemu się bardzo podoba etykieta homofoba, dlatego że to są po prostu punkty. Ja tu podejrzewam, że tutaj najbardziej cyniczny polski doradca, spec od PR-u, nieżyjący już profesor Waldemar Parach, no on był wskazywany przez moje wiewiórki jako ten autor tego obrzydliwego planu. On też zresztą dał popis tego, do czego jest zdolny, na jednym z maili Dworczyka, kiedy instruował ich, że żeby zagłuszyć plotki, informacje na temat polexitu, jakieś tam niefortowne wypowiedzi, wydarzenia się pojawiły za wcześnie, to należy właśnie przypuścić atak na uchodźców, bo to zawsze działa, ludzie będą po prostu, czyli takie zabawa ksenofobią. To w ogóle już było obrzydliwe, drodzy państwo, bo PiS wrzeszczał, że jest obrońcą tutaj czystości etnicznej Polski i, drodzy państwo, wrzeszczał, jak to nie wpuścił, kurczę, 13 tysięcy uchodźców w 2015 roku w ramach relokacji tych ludzi, co byli na granicy, 13 tysięcy ludzi. I teraz, drodzy państwo, ja przypominam, że do 2021 roku oficjalnie PiS przyjął w Polsce 3 660 000 ludzi. Oficjalnie, drodzy państwo, legalnie, nie licząc wszystkich, którzy tam szli nielegalnie. Nie, ale mało tego, PiS to zrobił celowo, bo tam koło, tam wtedy jeszcze na 2021 rok to było około 800 tysięcy, poszło z nich płacić ZUS. I oni w ten sposób zlewarowali po prostu wpływy do ZUS-u. ZUS zaczął odżywać. Potem Jarosław Kaczyński do spółki ze swoim rządem zaczął wykańczać ludzi nieumiejętnym zarządzaniem koronawirusa, czym poprawił, drodzy państwo, podwyżki emerytom zafundował. Ja nie żartuję, tym nowym emerytom. To znaczy na skutek tego, drodzy, na skutek polityki Prawa i Sprawiedliwości demograficznej, drodzy państwo, spadła gigantycznie długość oczekiwanego życia w Polsce. W związku z tym no, polepszył się stosunek szacunkowego życia co do długości życia, co do planowanej emerytury, bo ten ZUS oblicza tą emeryturę w stosunku do szacunkowej długości życia. No więc skoro długość życia spadła, no to możliwość, można płacić więcej, no bo Polacy żyją krócej. To też jest sukces polityki PiS-u, drodzy państwo. Ale reasumując, mamy tutaj... Tutaj jest jeszcze kolejny temat, bo jednak mnóstwo tych, tak jak ja mówię, tych funkcjonariuszy, tych starych, doświadczonych funkcjonariuszy, już często na emeryturach, no to są i rodzinnie, i towarzysko powiązani z ludźmi, którzy są w tej chwili w służbach. A zwróćcie państwo uwagę na przykład
TVN niedługo wypuści świetny materiał dotyczący jednej z funkcjonariuszek ABW, która opowie, jak to funkcjonowała na kierunku badania sprawy Amber Gold. Bardzo, bardzo ciekawy, bardzo dobry materiał. Naprawdę polecam Państwu, żebyście zobaczyli. I Jarosław Kaczyński rozumie i Wąsik i Kamiński, że no w tej chwili służby już przełożyły tą wajchę definitywnie i przechodzą na drugą stronę. Wydaje mi się, że jeżeli teraz ci starzy, doświadczeni wzięli i wypuścili taki sygnał, zostawcie, bo sygnał jest taki. Oczywiście w tle za tym stoi Jarosław Kaczyński, ale hasło jest takie, że no, służby się muszą trzymać razem i tam brzydkie słowo na J polityków, a służby sobie muszą dalej funkcjonować. Ale te służby sobie muszą dalej funkcjonować z Kamińskim, z Wąsikiem i z całą tą bandą. To takie jest, że tak powiem, to hasło, propozycje w ten sposób wychodzą do różnych ludzi, że to wszędzie jest potrzebny profesjonalizm i służby zawsze tutaj były takim państwem w państwie i muszą być apolityczne, no to co rzeczywiście... Pod Wąsikiem... Tak, w ustach, jakby to brzmiało w ustach u Wąsika i Kamińskiego, to brzmi po prostu naprawdę... No jak ty mówisz w ustach Wąsika, to ja powiem ci, że... Tak, wiesz, nie zdziwiłbym się, że Buź do mnie przyjdzie za 5 minut i powie, że on się zrzeka w ogóle mięsa i on już jest wegetarianinem, naprawdę. Że on będzie polityczne tak. Służby. Tak, apolityczne. Zarządów PiS, tak. Silna służba polityczna, no też już słyszałem różne rzeczy, że ja mam... Apolitycznie ja mam na sądy, te ohydne sądy, które wypuściły na przykład pana senatora Misiaka, a mnie trzymały, prawda? No to tak trzeba pogryźć, pokłócić wszystkich ze wszystkimi, a PiS, żeby był dalej górą. Nie, to nie wyjdzie panu, panie Rosławie, nie. To panu się nie uda. Tak, bo to jest też oczywiście, tak jak ty powiedziałeś, to jest ten ukłon w stronę, no Zbigniew Wróbel miał u siebie ludzi związanych ze służbami w zarządzie, no między innymi Andrzeja Macenowicza, współpracownika Wojskowych Służb Informacyjnych, co nie umieszkał, którego tam nie umieszkał zlustrować Antoni Macierewicz publicznie. W każdym razie rzeczywiście tam były bardzo poważne, no też powiedzmy w ten sposób, te służby były naprawdę mocne, to znaczy Wojskowe Służby Informacyjne, nawet wywiad jeszcze w czasach rządów SLD był mocny. To dopiero degrengolada niestety zaczęła się od właśnie tych rządów PiS-u, w których no, bywali ludzie szefami służb, którzy na przykład kasowali samochody no, w stanie no, powiedzmy nie najlepszym służbowym na po prostu w każdym razie tylko wtedy... Jest jedna rzecz, przepraszam ci, przerwę. Wtedy mieli krótki czas. Janku, tu jest jeszcze jedna rzecz, o której musimy również powiedzieć. Wiadomo, że do całego tematu w jakiś sposób włączył się Zbigniew Ziobro. Zobaczcie Państwo, że teraz nagle po tylu latach zostaje zakończone śledztwo, umorzone śledztwo dotyczące więzień CIA w Polsce. Przecież wiadomo, że żadnego funkcjonariusza CIA Ziobro to może go posłać w nos. Nic mu nie może zrobić, już on był, mówiąc brzydko. Tak, no śledztwo to miało dotyczyć tutaj funkcjonariuszy służb z okresu SLD i oczywiście no tutaj jakieś takie lekkie mrugnięcie do wtedy ekipy, w której właśnie kiedy był ten słynny konflikt pomiędzy Aleksandrem Kwaśniewskim i Leszkiem Millerem. To były te czasy. No i oni... Nie ma sprawy już, panowie, śledztwo umorzone, my już tutaj tak samo, już zakopujemy te rowy. Znaczy ja bym Tomku tego tak nie powiedział, oni sobie to trzymali, bo to było wygodne do grillowania gdzieś tam, natomiast oni nie mieli, nie było na żadnej możliwości. Na Janku, to są znaki, naprawdę. Oni nigdy nie było możliwości, aby kogokolwiek posadzić w Polsce za zrobienie Amerykanom dobrze.
Tam, drodzy Państwo, jest zabawna historia, bo polskie służby przyznały się, polski wywiad, do wzięcia 15 milionów dolarów, a w amerykańskich publikacjach, w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości funkcjonuje kwota 30 milionów dolarów. Nie wiadomo, co się stało. Nikt nie próbuje wyjaśniać, gdzie... W ogóle nie wiadomo, co się stało z tymi 15, w ogóle, które tutaj... Poruszałeś tam tutaj taką ciekawą sprawę, bo oni już na łowy szli wcześniej. Rzeczywiście mówiłeś o 2007 roku. No właśnie, czy ja tutaj podałem, że, drodzy Państwo, oni mają... O liście Fogla. Chodziło, zwróć uwagę, że opisuje pan redaktor Zieliński w swojej książce bardzo ciekawą rzecz, że do Pawła Wojtunika już w zasadzie zaraz po przejęciu przez niego szefostwem nad CBA zgłosił się pan Bejda z panem Wąsikiem z prośbą o otrzymanie jakiejś bardzo wysokiej kwoty z funduszu operacyjnego. Chodziło o werbunek agenta. Tutaj wiewiórki mówią, że oni zgłosili się po to, bo chcieli mówić, że tą kwotą będą werbować pana Petera Fogla. Ta lista już była wcześniej, były już na inne rzeczy, ale to jeszcze do tego tematu wrócimy. No to ja powiem parę rzeczy. Na tych kontach zgromadzono w przeliczeniu na polskie 200 milionów złotych. Była to około 30 kont. Tam nie tylko byli politycy, ale byli również ludzie służb. I tak, jak w 2015 roku pytałem już zarządów Zbigniewa Ziobry, to prokuratura krajowa odesłała mnie w tej sprawie do prokuratury apelacyjnej w Katowicach, ta z kolei do prokuratury okręgowej w Warszawie, a ta z kolei nie ustaliła żadnego postępowania i odesłała mnie do prokuratury krajowej. Czyli, drodzy Państwo, wszyscy wiedzą, że to postępowanie istnieje. No i teraz tak, pytanie jest takie. Kto i dlaczego schował dokumenty przesłane przez Szwajcarów? No tu, drodzy Państwo, ta kwota. Myśmy podali tylko jedno nazwisko, bo tutaj była tego, to była właśnie kwota prawie 44 milionów złotych. Jacek Piechota odpowiedział, że to jakaś kompletna bzdura, bo po pierwsze nie mam żadnych kont szwajcarskich, po drugie to jest kwota poza moim wyobrażeniem. Prokuratura prowadziła jakieś postępowanie w sprawie kont, wszystkie wyjaśnienia złożyłem, absolutnie niczego nie miałem i w ten sposób. Natomiast bardzo ciekawe było, że było też prowadzone postępowanie w zakresie posiadania konta przez Jacka Piechotę i zostało zakończone 31 października 2014 roku umorzeniem wobec uznania, iż czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego. W każdym razie tam są te wszystkie materiały. Jest ogromna niechęć polityków do tego, żeby to ujawniać. Te materiały, drodzy Państwo, nie są tylko i wyłącznie w prokuraturach. One, nazwijmy to, zostały sprywatyzowane. Samo posiadanie konta w Szwajcarii nie jest przestępstwem, drodzy Państwo, ale w czasach, kiedy one były zakładane, wymagało to zgody Narodowego Banku Polskiego. Tu problemem jest co innego. No skąd na przykład jakiś urzędujący polski polityk ma mieć, który był przez całe życie posłem zawodowym? Kilka milionów dolarów, czy kilka milionów franków. Kilkanaście nawet w tym momencie, 11 milionów dolarów. Sam Piotr Filipczyński, słynny Peter V., to jest bardzo ciekawa postać, ułaskawiona przez Aleksandra Kwaśniewskiego, ale najpierw to był koleś, który urodził się w 1954 roku. Jako 17-latek brutalnie zamordował 75-letnią kobietę, masakrując jej głowę tłuczkiem do mięsa, następnie podpalając zwłoki. Za ten czyn dostał 25 lat więzienia, ale już po 2 latach Rada Państwa złagodziła mu wyrok do 15 lat więzienia. A po 8 latach, we wrześniu 1979 roku, udzielono mu przerwy na odbywanie wymiaru kary
i do więzienia już nie wrócił. Zapisał się do Solidarności na jesień 1980 roku. Ożenił się, urodziła mu się córka, ale uwaga, zainteresował się nim, a przynajmniej wówczas odnotowano zainteresowanie się nim wywiadu cywilnego, słynnego Departamentu Pierwszego Służby Bezpieczeństwa. Dzięki jego wsparciu uzyskał Filipczyński w 1983 roku paszport na kraje kapitalistyczne i wyjechał do RFN-u. Tak naprawdę była to jedna z tajnych operacji PRL-owskiego wywiadu. Przerzucono właśnie kilkunastu przestępców po uprzednim przeszkoleniu. Ich zadanie polegało na zbudowaniu za granicą operacyjnej infrastruktury własnych firm bądź zdobycia określonej pozycji w firmach już istniejących. I była to potrzebna do wykorzystywania w tajnych operacjach na Zachodzie. I tam po jakimś czasie przyjechał z RFN do Szwajcarii. Tam budował swoją przyszłość, pracując w kilkunastu szwajcarskich firmach. I chociaż od 1987 roku był poszukiwany listem gończym, to bez problemów odwiedzał Polskę jako obywatel Szwajcarii na zmienionym niemieckim nazwisku, panieńskim nazwisku matki. I właśnie wtedy znalazł się w orbicie wpływów z ludzi z SLD. Poznał tam najważniejszych ludzi władzy, ale też biznesmenów, polityków. I on im pozakładał konta szwajcarskie i oferował im usługi tego, żeby nie płacili podatków. Bo to tak jak mówimy, drodzy Państwo, samo posiadanie konta to było wykroczenie. Tu chodziło o to, co tam były za środki, i które były tego. I to jest ten klucz, który oni chcą dzisiaj ruszyć. Oni liczą na to, że lewica da im klucz do tych korupcyjnych układów. Pamiętaj, został ułaskawiony przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Tak, już podawałem. W każdym razie słynny Coats Bank. Tam jest jeszcze bardzo ciekawa historia, drodzy Państwo. Aresztowany przez Szwajcarów w końcu Fogel trafił do polskiego aresztu w czerwcu 1999 roku. Po zaledwie 3 tygodniach wyszedł na wolność, a kierowane przez Hannę Suchocką Ministerstwo Sprawiedliwości wszczęło procedurę ułaskawienia. 15 września, w dniu, w którym 99 roku, notabene w dniu, w którym miał założyć konto Jackowi Piechocie. No to taka ciekawostka. Odwiedził Pałac Prezydencki. Podał też, że ma spotkać się z szefem kancelarii Aleksandra Kwaśniewskiego, Markiem Ungierem. Ten zaprzeczył takiego, że takie spotkanie miało miejsce, chociaż przebywał w jego gabinecie. 4 miesiące później Kwaśniewski go ułaskawił. I nigdy nie wyjaśniono, czy to było związane z jakąś korupcją. Sprawę umorzono. Teraz, drodzy Państwo, to nazwisko się pojawiło w 2004 roku podczas tej słynnej komisji do spraw PKN Orlen, a dokładnie przy sprawie lobbysty Marka Dochnala. Bankier został zatrzymany dopiero 4 lata później, w 2008 roku. Żona Katarzyna Fugel powiedziała wówczas dziennikarzom, dzienniczka, że asystentka jej męża jest krewną ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego i mówiła do niego wujku. Ćwiąkalski odpowiedział wtedy: nie znam Fugla, ani nawet nie interesuję się tym śledztwem. Pani Małgorzata jest spowinowacona z moją żoną, a nie ze mną i jak rozumiem jest w tej sprawie tylko świadkiem. Tak odpowiedział Ćwiąkalski. No i właśnie w czasie tego zatrzymania zabezpieczono jego osobisty komputer, w którym, jak się okazało, notował skrupulatnie wszystkie wpłaty, jakie przyjmował od polskich polityków. I jak ujawnił we wrześniu 2009 roku Dziennik, tam właśnie wynikało, że tam właśnie znaleziono, że Jacek Piechota miał konto w Coats Banku w Zurichu. Zeznał, że pierwsza wpłata wynosiła 100 tysięcy dolarów, a nazwę konta podano hasło Archibald. Dziennikarze okazali Piechocie kopię dokumentów znalezionych u Fogla. To nie jest mój adres, nie jest mój telefon, podpis wygląda na mój, ale został zeskanowany, stwierdził Piechota i zasugerował, że
Fogel kreował takie dokumenty, aby chwalić się swoimi kontaktami. W każdym razie, drodzy Państwo, to wszystko skomplikowane jest, natomiast to są te klimaty. Ja to powiedziałem, drodzy Państwo, żeby Państwu pokazać, jak głęboko Jarosław Kaczyński i PiS chce zanurkować. Oni chcą po prostu wziąć lewicę i ją tymi starymi hakami, które były, spacyfikować. Ja jeszcze dodam, że w 2005 roku, ja to mówiłem o tym w jednym z poprzednich programów, Jarosław Kaczyński dostał listę osób zaangażowanych w proces korupcji w Polsce na niespotykaną skalę, wynikało właśnie o handel surowcami. Tu ciekawostka, drodzy Państwa. Świadek, który zeznawał w tym procesie, to jest były wiceminister w rządzie PO-PSL, jest, uwaga, uwaga, córkę, która się przyjaźni z córką Zbigniewa Wróbla. Ja nie wiem, czy ten kanał miał tutaj, odegrywał rolę, natomiast tu no, mówi... tylko, no to jest mój kolega, no razem funkcjonował ze mną w operacji Łukoila, także trochę... Ale potem już zostawmy go. U niego ukrywał się Piotr Nisztor po tych taśmowych swoich występach. Żeję, bo to coś uruchomiłem, nie sądzę. W każdym razie, już nie rozszerzajmy, bo i tak zagmatwaliśmy. Chodzi o to, że oni idą na tak zwane wyprawy na ryby, żeby przejąć kontrolę nad tą lewicą, żeby tymi kwitami, które mogą się gdzieś pojawić, czyli właśnie tutaj napędzili stracha Grzegorzowi Napieralskiemu, idą teraz po innych i to jest ten kij baseballowy, który trzyma w ręku Jarosław Kaczyński, a w drugiej stronie jest marchewka, czyli może być tak jak Zbyszek. Drodzy Państwo, tam jest wielu takich młodych, zdolnych takich publicystów, jak na przykład Woś, który teraz publikuje ten słynny Woś, który mówił nie bójmy się inflacji, jak miała ona 6-7%. Już ostatnio nie słyszę go, czy tej 17% już mogę się bać, czy nadal mam się nie bać. Jeszcze nie, jeszcze nie. To jeszcze, drodzy Państwo. Pani Wojna Duch mówiła, że to nic nie przeszkadza w ogóle. Wszystko będzie dobrze. 18% będzie teraz. Znaczy, drodzy Państwo, to niestety właśnie inflacja jest pełnoletnia. Tak, Glebnicy jest genialny. Tak. Panku, jak inflacja będzie pełnoletnia i będzie się mogła napić i zacznie szaleć, to... bardzo mi się podoba ta zupełna taka zmiana pani wiceminister Hojny Duch. Rzeczywiście, to jest bardzo ciekawe. Tutaj od platformy, od ministrowania, prawda, tutaj za czasów Platformy i PSL-u teraz do... Teraz zastanawiam się, jak to ubrać w słowa, żeby było zrozumiałe dla Państwa i rzeczywiście nie otwierać sobie kolejnego frontu, więc... Janku, inaczej trzeba powiedzieć. Szanowne panie i panowie, panie posłanki i panowie posłowie z lewicy. Nie dawajcie się szantażować. Normalnie funkcjonujcie, bo może się okazać, że większość społeczeństwa, a w szczególności młodzi ludzie, którzy są naprawdę bardzo inteligentni, wrażliwi, zobaczą ten fałsz albo ten wasz strach. Błądzić jest rzeczą ludzką, a pokazać tych, którzy chcą was szantażować, dla was, tak już tak mówiąc, tak z takiego pragmatycznego punktu widzenia jest najlepiej. Pokażcie mechanizmy, jak was chcą po prostu kupić i zgnoić. Nie dajcie się. No, to tak jeszcze od razu ujawnijmy, że jednym z takich kanałów, którymi oni też grają, jest profesor Adam Glapiński jako szef NBP-u, który ma świetne układy z ekipą, on się dogadał z ekipą Sławka Cytryckiego. On sam jest zresztą z takiego, nazwijmy to, takiej, mimo że tam działał w opozycji, to miał te, powiedzmy sobie, prace swoje takie polityczne, to nie jest bardziej tutaj od historii myśli politycznej, a nie od ekonomii. W każdym razie on ma świetne układy z dawną postkomuną i jest takim pasem transmisyjnym. Ja tylko powiem szczerze, to jest, jeżeli ten romans zacznie w jakikolwiek sposób wyglądać,
publicznie, to będzie oznaczało anihilację lewicy. Ja, drodzy Państwo, powiem tak, ja płakać po czarzastym nie będę, to jakoś tak. Mogę nawet takiego t-shirta kiedyś zrobić, tylko podejrzewam, że wiele osób by nie wiedziało, kto to jest czarzasty. Natomiast to jest, drodzy Państwo, taka ekipa, która w zasadzie nie wiadomo, po co jest w polityce, no bo program gospodarczy ukradł im Kaczyński i zrobił dokładnie to, co, żeby było śmiesznie, to SLD, drodzy Państwo, za Leszka Millera naprawdę miał bardzo dobry, bardzo fajnie zarządzało. To znaczy on rozumiał, że jeżeli chce się prowadzić lewicową politykę gospodarczą, że trzeba mieć co rozdawać i jego decyzja o obniżce podatku CIT była jedną z największych proludzkich, progospodarczych decyzji, który sprawił, że Polska prawdopodobnie wtedy w 2008 roku, kilka lat po jego odejściu z jego rządu, bo on odszedł tam po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, ten kryzys jako jedni nieliczni, jeżeli nie bodajże nawet nie jedyni z rozwiniętych państw przeszliśmy suchą nogą, między innymi właśnie dzięki obniżkom podatków. Bo wtedy ja przypomnę, CIT został obniżony skokowo z 27% na 19%. I ku zaskoczeniu wszystkich, drodzy Państwo, dochody budżetu zamiast spaść, to wzrosły. Bo nagle się okazało, że Polacy przestali oszukiwać, bo na 19% to ludzie chcą gotowi płacić, ale już nie, ale nie, drodzy Państwo, nie 30, nie 40. No to są takie, drodzy Państwo, trochę kwoty, czego nie mogą oni zrozumieć, że nie da się ludzi przedsiębiorczych okradać z ich dochodów. To musi być jakoś partnersko rozwiązane i państwo nie powinno chcieć, tak jak Kaczyński, po prostu zachować się jak bandyta, po prostu dawaj kasę, bo jak nie, to cię po prostu puścimy z torbami, tylko trzeba te pieniądze, po prostu za te pieniądze dawać konkretne usługi, a nie po prostu, za przeproszeniem, tak jak Kaczyński, dotować nierobów, którzy będą głosować na niego w zamian za pieniądze, a resztę kraść. Szanowni Państwo. Szanowna Lewico, nie dajcie się rozgrywać facetowi, który naprawdę widzi przed sobą ścianę. Mówię o Jarosławie Kaczyńskim. Nie, no Jarosław Kaczyński, drodzy Państwo, to jest jedna z ofensyw. My tam można... Poszedł na łowy jeszcze w innych kierunkach. No nie, no poszedł jeszcze, poszedł, nie, no poszedł na łowy też w kierunku. Mówiliśmy o tym, że Jarosław Kaczyński ma plan zniszczenia Konfederacji, ponieważ z Konfederacji, która w różnych sondażach miewa od... W niektórych to było nawet już pod progiem, natomiast ja zwracam uwagę, że te sondaże to jest marzenie Jarosława Kaczyńskiego po to, żeby ich przestraszyć, ale głównie tam przebywa w przedziale między 6%, 7. Tak, a 9%, czasami nawet były dwucyfrowe wyniki i on liczy, że z tej puli jest w stanie odzyskać 3-5%, wychodząc z założenia, że to jest bardzo ciekawa rzecz. Połowa elektoratu Konfederacji poparła Rafała Trzaskowskiego w wyborach w 2020 roku, a połowa poparła Andrzeja Dudę, co było wielkim szokiem dla tego towarzystwa. Sam napisałem taki artykuł, dlaczego należy poprzeć Rafała Trzaskowskiego i pamiętam, to były duże szoki. Sam też miałem oferty z tamtego środowiska i to dosyć bardzo intratne. Gdybym napisał, że no, są różnice, ale to jednak Duda jest tym prawdziwym Polakiem, no więc sorry, ale jakoś nie dałem rady, pomimo tego, że naprawdę oferta finansowa była zacna. Oczywiście płatna przez, jak zwykle, spółki Skarbu Państwa, bo a jakżeby inaczej, drodzy Państwo. Bo to jest tak, że Jarosław Kaczyński odkrył po prostu genialny sposób na pacyfikowanie mediów, po prostu płaci z naszej kasy płaci wszystkim. Szanowne panie posłanki i panowie posłowie z Lewicy, przypomnijcie sobie tylko teraz przykład pana Gowina, przypomnijcie sobie przykład Kukiza i już będziecie, ale wiedzieli, tak. Lepera. Lepera. I będziecie wiedzieli, generalnie współpraca z Jarosławem ewentualnie czeka przy Jarosławie Kaczyńskim. Po drugie, przypominam wszystkim, że współpraca z Jarosławem Kaczyńskim to nie jest współpraca, tylko współudział. Szanowni Państwo, historia to w ogóle tak, oczywiście standardowo prosimy, jak się podobał materiał, to prosimy o subskrypcję kanałów i udostępnianie. Jest już ponad 142 tysiące subskrybentów, bardzo byśmy chcieli, może by się dało do końca roku 150 tysięcy zrobić.
Więc liczymy na udostępnianie, liczymy na Państwa pomoc. Tutaj, drodzy Państwo, Historia bez cenzury, magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Tutaj napisałem dla Państwa historię Putin-Han. Dlaczego Rosjanie zachowują się jak barbarzyńcy? No bo są barbarzyńcami, to jest cywilizacja rosyjska, bo to nawet nie jest azjatycka do końca. To jest taki Miczurin. Miczurin, drodzy Państwo, to był taki rosyjski uczony, który robił krzyżówki. Wieść gminna niesie, że próbował skrzyżować kiedyś psa z jabłonką, żeby się sama podlewała i szczekała na złodziei. Więc to był ta krzyżówka właśnie, czyli Rosja, która nie jest cywilizacją europejską, chociaż wyglądają jak Europejczycy, ale zachowują się po prostu tak, jak zachowywali się Azjaci w XIII, XIV, XV wieku, czyli po prostu brutalna siła mająca łamać opór, brutalność, jednocześnie kompletne wyalienowanie elit kraju w stosunku do ludzi. To jest tak, drodzy Państwo, że oni traktują ludzi jako tych, którzy mają prawo cieszyć się, że pracują w wielkim imperium, że mają świetnego króla, który generalnie w ich imieniu po prostu tam kosztuje wszystkich słodyczy, kobiet i w ogóle to jest taki facet. Taka dosyć mentalność, drodzy Państwo. No niestety w Rosji to trochę wyszło, że jak mieli demokrację, to się czuli gorzej niż jak mają taki zamordyzm jak teraz. No i słyszą, że są imperium. W każdym razie, drodzy Państwo, polecam tekst Putin-Han. Oprócz tego w tym numerze, drodzy Państwo, to jest też bardzo taki mój tekst o kłamstwach o Westerplatte, o tym, jak bronił się legendarny Półwysep naprawdę. A drodzy Państwo, bronił się w ten sposób, że 2 września major Sucharski wydał decyzję o poddaniu się Westerplatte, ale mu się oficerowie zbuntowali. Obezwładnili go, ściągnęli białą flagę, kolesia, który próbował ją wywieszać, zastrzelono jeszcze przynajmniej 5 innych osób podczas tych walk bratobójczych, czyli w sumie 6 Polaków, to jest absolutne minimum, zginęło od polskich kul na Westerplatte. No, historia znana, ale z pewnych względów pomijana, a ja uważam, że warto ją przeczytać, bo jak się ją czyta, to aż dziw bierze, że nie chce się nikt porządnie zabrać za zrobienie tego. Były próby, ale wtedy były protesty jeszcze, ale żeby naprawdę poważny, dobry film zrobić, pokazać, jak naprawdę wygląda wojna. I takie filmy tak naprawdę, drodzy Państwo, są nie tylko dobrą rozrywką, ale są przede wszystkim edukacją, bo to, drodzy Państwo, nie powinno wyglądać w ten sposób, że ludzie się cieszą, że idą na wojnę. Prezydent USA wybitnym związkowcem, prawda? Nie radzi, prawda? Ale jak się doda, że tym prezydentem ma być Ronald Reagan, to, drodzy Państwo, już czujecie się zaskoczeni. Ronald Reagan, to jest mój ulubiony tekst z tego numeru, był naprawdę wybitnym działaczem związkowym i zorganizował jeden z najskuteczniejszych strajków w historii Ameryki. Strajk aktorów, dzięki którym aktorzy zarabiają dzisiaj miliony dolarów, bo Ronald Reagan poprowadził ich do udziału w zyskach firm producenckich i to, drodzy Państwo, był wielki sukces. Oprócz tego jeszcze jest tutaj naprawdę wiele ciekawych tekstów. Wspomnę jeszcze historię Kasiarza Spitzbródki. Polecam Historia bez cenzury. No, Państwu polecam oczywiście standardowo naszą książeczkę Kamiński. No i, drodzy Państwo, książka jest do nabycia między innymi na stronie capitalbook.com.pl. Tam też, drodzy Państwo, można też kupić historię bez cenzury, ale też historię na weekend i historię ekspert. Polecamy. A Państwa zapraszamy na wieści24.pl, czyli portal, który prowadzimy specjalnie dla Państwa, a tam polecamy listę 800 afer PiSu. Cały czas się rozwija. Myślę, że jak ja wygram zakład i rząd PiS nie upadnie w tym roku, drodzy Państwo, z miesiąca, z tygodnia, z dnia na dzień, Tomku, Twoje szanse spadają w tym zakładzie. Janku, pracuje Jarosław Kaczyński na to naprawdę. Prawda, że Rewia działa. Ty masz poważnego sojusznika, o którym ja nie brałem pod uwagę. Drodzy Państwo, no zobaczymy. Sam nie wiedziałem, że mam takiego. No słuchaj, no zobaczymy, czy Jarosław będzie grał dla Ciebie do 90 minuty. Szanowni będzie Państwo. Będzie grał, Jarosław Kaczyński się nie cofnie, Janku. On to go przy życiu trzyma. Przecież on w to wierzy, że ci te same twarze podczas tej rewii to są ludzie, którzy jego popierają. Że to są ludzie z miast. On w to wierzy.
Tak, że drodzy Państwo, najlepszy żart to jest taki, jak Jarosław Kaczyński pyta się swojej widowni, co to za miasto, a widownia odpowiada, my też nie wiemy. Szanowni Państwo, do zobaczenia.